To jest podcast Przyjaciel Rodziny. Słuchacie artykułu autorstwa Błażeja Kmieciaka pod tytułem Relacje małżeńskie w kryzysie męskości. Paradoks dzisiejszych czasów polega na tym, że media promują wizerunek mężczyzny silnego, sprawnego i przystojnego, zapominając jednocześnie, czym w ogóle jest męskość. Kilkanaście lat temu w polskich kinach zaczął gościć film pod tytułem Zatańcz ze mną. Główny wątek tej produkcji dotyczył lekcji tańca, na które zdecydował się, powoli nudzący się życiem, prawnik w średnim wieku. W jego postać wcielił się Richard Gere. Spotkał on inspirującą, atrakcyjną, dużo młodszą tancerkę graną przez Jennifer Lopez. Zapewne wiele osób, oglądając film, spodziewało się, iż jego finałem. Będzie romans tych dwojga. Producenci zaproponowali jednak widzom zupełnie inne rozwiązanie. Nagle w jednej z końcowych scen widzimy bohatera, który w smokingu i z różą w ręku zaprasza do tańca swoją żonę. Ten hollywoodzki obraz stanowić może bardzo ciekawe studium. Z jednej strony pokazuje, jak łatwo mężczyźni potrafią zapomnieć o swoich podstawowych obietnicach. O kluczowych sprawach, do których się zobowiązali. Widać również, jak łatwo im wejść na drogę zauroczenia inną osobą. Z drugiej strony jednak, to wierność, przedstawiona jako doświadczenie najbardziej atrakcyjne. Być może zatem nie jest prawdą teza, zgodnie z którą doświadczamy dzisiaj kryzysu męskości. Niestety, obserwując rzeczywistość, bez trudu dostrzec można teoretycznie dojrzałych panów, zachowujących się jak dzieci. Doktor Wanda Półtawska wielokrotnie, zarówno w książkach dla rodziców, jak i konferencjach dla młodzieży, zwracała uwagę na postać niedojrzałego mężczyzny. Diagnozuje ona go jako kogoś, kto wiecznie próbuje, kto zapomniał słowa odpowiedzialność, kto nie wie, czym jest prawdziwe i szczere zaangażowanie. Podobne spostrzeżenie jest w wielu wypadkach bliskie prawdzie. W książce Uczcie się kochać, wspomniana autorka podkreśla, że mężczyzna jest strażnikiem rodziny, to on ma ją chronić. Jej zdaniem, lekarstwem na kryzys męskości jest kształtowanie od najmłodszych lat u chłopców nie tylko szacunku do kobiety, ale również świadomości słowa zobowiązanie i wartości słowa wierność. W innym wypadku wychowanie oparte będzie na budowaniu niedojrzałej osobowości skupionej na sobie, która zna głównie zwrot ja chcę mieć. Zdaniem Pułtawskiej warto zastosować metodę promowaną jeszcze przez kardynała Karola Wojtyłę. Jego zdaniem mężczyzna to ktoś, kto czasem musi sam złapać się za twarz. Co to jednak oznacza? Bez trudu dzisiaj możemy odpowiedzieć na to pytanie. Wystarczy przejechać się ulicami większego miasta. Równie łatwo dostrzec to w sieci oraz w kolejnych produkcjach filmowych. Współczesna kultura opiera się na erotyzmie. Jej cechą przewodnią zaczyna być odsłanianie własnej intymności oraz zapraszanie do swojego prywatnego świata innych. To dlatego mężczyznom. Pornografia zaczyna się jawić jako jedno z najniebezpieczniejszych zagrożeń. Po pierwsze, wielu uważa, iż nie ma społecznego problemu erotyzacji życia publicznego. Po drugie, przez wiele lat w mediach oraz w trakcie kolejnych sesji seksuologicznych wpajano małżeństwom, że oglądanie filmów pornograficznych jest czymś rozwojowym i pozytywnym. Dzisiaj coraz więcej osób, coraz głośniej, Zaznacza, że podobne obrazy niejako wpisują się w pamięć mężczyzny. Z kolei w kobiecie narastają pytania: kogo on kocha, z kim chce być blisko, czy jestem dla niego równie ładna? Stąd tak ważna jest samokontrola u mężczyzn. Wzięcie za twarz to jednak także podjęcie walki o swoją rodzinę. Walki, która jest możliwa dopiero wówczas, gdy uświadomię sobie, jak cennym darem jest rodzina, oraz gdy zwrócę uwagę, że najmocniejszy jestem wtedy, gdy mówię sobie samemu nie. Tekst autorstwa Błażeja Kmieciaka, doktora socjologii, pedagoga specjalnego i bioetyka, wykładowcy akademickiego i publicysty, eksperta Instytutu Ordo-Juris. Tekst opublikowany w magazynie Przyjaciel Rodziny wydawanego przez Centrum Życia i Rodziny. Nowe podcasty ukazują się w każdy poniedziałek.